oczywiście, że były zimowe i letnie wyjazdy, to jak najbardziej jeździliśmy na obozy. No ale to wiesz, że mnie to... Ale za granicę się jeździło? Nie, za granicę. Nie, Słowacja jedynie gdzieś, wiesz. No. Także tutaj była kwestia gdzieś jeszcze wyjazdu na Słowację. Na Słowację jeździliśmy, ale to nie było takiej potrzeby, bo tak wcześniej nie zaczynaliśmy. Teraz, nie wiem, na poziomie pierwszej ligi ekstraklasy, to wydaje mi się, że to jest po prostu obowiązek, żeby po prostu gdzieś pojechać i trenować na dobrych boiskach. No to przede wszystkim jesteśmy zadowoleni z boisk, że są po prostu dobre te boiska. Mówię, no w tej chwili no ekstraklasa obowiązkowa, a coraz więcej zespołów z pierwszej, a nawet z drugiej ligi, te, które mają po prostu gdzieś dobre fundusze, no wyjeżdżają na obozy i no jest to dużo większa możliwość dobrego przygotowania się, bo tego na pewno nie uzyskalibyśmy będąc w Polsce, już nie mówię o Nowym Sączu, ale gdzieś generalnie zawsze jest to loteria, gdzie dobrze trenować, no właśnie o to chodzi. Nie? Sztuczne boisko nigdy nam nie zastąpi naturalnego i z tego sobie zdajemy sprawę, dlatego też jesteśmy tu i pracujemy. I mamy konkurs. Dwa ostatnie. Ale Michał. Ale mi dałeś łatwą piłę. Tak, ale nieprzyjemna na końcu. Ostatnia piłka, Michał. Mamy 10. Poza tym patrząc na te boiska i na ten obóz, to muszę krzyczeć rodziców, że tak wcześnie się narodziłem, bo możemy teraz być to jako zawodnik. Ja to nie przypadkiem Michał powinien skakać? Nie, bo to ja chcę bronić na was. Oczywiście, że powinien, tylko sprawdzam to. Idziemy, teraz. Tak jest, właśnie o to mi chodzi, tak jest, coś mieć. Jest. Trzecia piła. Brawo, ostatnia piłka, ale ciągnie guma. Ostatnia, najdłuższa. Brawo, wracasz. Jest, raz. O, tak jest, brawo, tak. Tak, odrzucasz. Wycofujesz się, chodź. Dobrze. Odrzucasz ją. Jest, trzymamy. Bardzo dobrze, Dawid, ostatnia piła. Trzymaj. Ten cię już interesuje. Tak jest, syner. Brawo. Dzisiaj do południa, tak jak mówię, że chciałem spokojniej. Następnie dziś mamy taki dzień, że sparring jest dopiero w piątek, więc to jest dobry moment do tego, żeby jeszcze w miarę mocno popracować, chociaż oczywiście już schodzimy z obciążeń, bo te rzeczy, które sobie gdzieś tam zaplanowałem, to można powiedzieć z takich najcięższych już zostały zrobione, także bramkarze mają prawo czuć się trochę też zmęczeni, poza tym myślę, że zespół też odczuwa już trudy tych ponad dwutygodniowych przygotowań, ale tak musimy to wszystko poukładać, bo mamy mało czasu do startu w lidze, więc niech to wszystko w jakiś sposób jest skumulowane. Ale nasi bramkarze to są konie, także... Dadzą radę, tak jest. A w steringu nieraz widzę, że macie piłkę na wprost was, już gdzieś przenosi ciężar ciała, bo ona schodzi i ona wraca. Tempo. I ostatni pistol. Raz. Tak jest, o właśnie, tak jest, chodź, wycofaj się, trzecia piła, trzymana, tak jest, ostatnia piłka, najdłuższa, chodź. Tyle. Aj, tak jest, chodź, odrzucasz ją, wycofujesz, chodź, brawo Michał, tak jest, dawaj, jest, ty Michał, ostatnia piła, trzymaj. A jak trafimy dwa razy, to ty później pompujesz, miło, dobra? Oj.